rather live in peace as Mr. Nobody or go down for all times in a blaze of glory? Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w pierwszym poświątecznym odcinku. Moi drodzy, wracamy do Cyberpunka. Tak jest i lecimy dalej. Lecimy dalej z zadaniem, które zlecił nam Dex. Moi drodzy, tak więc nie będę dalej przedłużał. Lecimy jak najszybciej. Jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do subskrypcji, moi drodzy. I zapraszam na wszystkie linki, które są w opisie filmu. A teraz, moi drodzy, lecimy. Lecimy do świata cyberpunka. Zapraszam. Moi drodzy, tak więc mieliśmy dotrzeć do Afterlife. Taki klub chyba. Dobra, jesteśmy tu. Proszę, jest Jake. Siema. I co jest? Nie. Porque tengo planes para esta noche. O. Virgen Santísima, ma. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Nie ma tak stać obok kolesia i wysyłać mu SMS-y. Nie? Czekałem na ciebie. Super, a SMS-a odczytałeś? Co słychać o pani Wells? Martwi się o mnie. Wiesz jak jest. Pewnie. Wiesz, większość Wellsów skończyła na śmietniku. Mama upewnia się, że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję, jakbym kłamał. Pewnie dlatego, że kłamiesz. Od jutra z tym koniec. Wchodzimy do Afterlife. Afterlife. Sława tego miejsca daleko sięga. To znaczy? Parę klanów właśnie tutaj przyklepało największe kontrakty. No pewnie. W całym Night City nie znajdziesz lepszej miejscówki. To co, jedziemy? Chodźmy. No mamy wyjście. Gdzie jedziemy? Tu się drzwi otworzyły. Wiesz, była kiedyś kostnica? O. Tak? Nie wiedziałem. Serio? Ale to było dawno temu. Jak jeszcze porządny pochówek coś znaczył. Spoko. Dzień dobry. Wszyscy zrenderowani? O. Znajomi Dextera Deshawn. Czeka na nas. Yo, Dex. Jest tu takich dwóch. Mówią, że do ciebie. No dobra. Mówi, że potrzebuje jeszcze chwili. Strzelcie sobie. Tak zrobimy, amigo. Dzień dobry. Hej. Siadaj, zaraz was obsłużę. Dobra. Jak ten wyobrażasz sobie? Boa, boa. Może nawet Morgan Blackhead. No, teraz nasza kolej. No to co? Drinka zawalnymy, czy co? A to nie Dex jest najlepszy? Rołku stawiała akcję, kiedy Dex był jeszcze mały i chudy. Afterlife należy do niej. Co będzie dla was? Pani na wynos. Ty wybieraj. Tequila Old Fashioned. Z kropelką piwka i chili. Czyli Johnny Silverhand dwa razy. Właśnie tak. Ktoś tu odrobił lekcję? Ja nie odrobiłem. To taka tradycja. Nazywamy drinki po naszych stałych klientach. Załóżmy, że chciałbym mieć własnego drinka. Co trzeba zrobić? Umrzeć. Najlepiej na akcji. W spektakularny sposób. Ach, piękna tradycja. Dobra. Za piękną przyszłość. Przejdźmy do legendy.
O to. Wysokie wpisowe. Wszyscy umrzemy, ale nie każdy zostanie zapamiętany. Otóż to. W każdym razie ja jestem Jackie Wells. I przepis też mogę podać na wszelki wypadek. Jasne. Setka wódki na lodzie, sok z limonki, piwo imbirowe i najważniejsze. Miłość. Zapamiętam. To ci dopiero receptura. Nowym nabytkiem Texa. Po prostu robimy interesy. Dexter czeka. Skąd o tym wiesz? Część mojej pracy. Zresztą, jak myślisz, skąd bierze się reputacja w świecie najemników? Z plotek na ten temat. Dexter często tu bywa? Właściwie to wrócił po długiej nieobecności. Prawie 2 lata go nie widzieliśmy. Oho. Stare kocury chodzą swoimi ścieżkami. Gdziekolwiek był, troszkę stracił na wadze. Może nie dowozili tam pizzy. Coś w tym może być. Powodzenia. Dzięki. A ty co chcesz, wielkoludzie? Przynajmniej spoko muzyka, nie? Już lubię ten klub. Na żywo bym się tu przyszedł. Ja też, box. A ty co, jakaś egzotyka? Kempo? Ninjitsu? Myślisz, że dałbyś mi radę? Tutaj. Co za gość. Dzień dobry. Czy jest tu kto? Tak, Excelsior. Siema. Ja muszę kończyć. Strzała. Jest i pan wie. No, to rodzinka w komplecie. Pierwszy raz na żywo. A co z Flatheadem? Obejrzyjmy go sobie. No dobrze. Zapraszam. Dzięki za pomoc u kosiarzy. Parę szumowin w mieście mniej. Nabiliśmy punkty u tego u góry. Fajna loża. Dźwiękoszczelna? Jackie. Pan Wells ma rację. Będziemy omawiać delikatne tematy. Ale najpierw mam jedno pytanie do pana V. O, wal śmiało. Jak poszło spotkanie z Evelyn Parker? Bardzo dobrze. Pokazała mi wnętrza Kompeki Plaza na nieobrobionym braindance. T-Bag już mnie wprowadziła. Czyli wiesz, kto jest celem. Syn cesarza. Yorinobu Arasaka. Ta facet z wielkim nazwiskiem i małymi możliwościami. O to. Przyjaciel Evelyn Parker. Chciała się tylko przywitać, czy jest coś więcej? To Parker. Sam nie wiem. Jest w niej coś dziwnego. Z jednej strony ma dojścia do Yorinobu Arasaki. Z drugiej całkiem dobrze ją znają w Lizis. Też mnie to zaskoczyło. Wszyscy potrafimy tu dodać 2 do 2. A skoro wynik tego równania to 5, to znak, że coś tam umyka. Ale właśnie od tego macie fiksera. Jeśli nie wiadomo, spróbuje nas kopnąć w dupę. Moja jest duża i twarda. Coś jeszcze? Jest coś więcej. Zaproponowała mi nowy układ. Bądźmy lojalni, nie? Taki, w którym dzielimy się z nią kasą 50/50, bo przecież nie potrzebujemy fiksera. Co? Bez fiksera. To mi się podoba. Klienci.
skończył. Dobrze, że mówisz mi o tym wprost. To, panie Wi, to może być początek długiej i owocnej współpracy. Pożyjemy, zobaczymy. Nawet nie wyglądasz na wkurzonego. Zbyt długo żyję w Night City, żeby się wściekać za każdym razem, kiedy ktoś próbuje robić mnie w chuja. Parker nie jest pierwsza. I nie będzie ostatnia. Słowa uznania to mało, a oferta Evelyn to dużo. Święta prawda. Wi dobrze gada. Wiem. Jeszcze do tego wrócimy. Przejdźmy do rzeczy. Co masz dla nas, Dex? Mam dla was to. No to sprawdźmy. Omówiliśmy z Dexem szczegóły. Operacja wygląda na dosyć prostą. Zamieniam się. Delamain zawozi was do Konpeki Plaza. Wchodzicie pod fałszywymi nazwiskami. Z pomocą T-Bag hakujecie systemy hotelu. Z pomocą T-Bag oraz Flatheada. Na koniec wchodzicie do apartamentu Yorinobu Arasaki i zabieracie relik. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi. I najlepiej bez ofiar. Przez cały czas będziecie mieć T-Bag. Czyli skradanka. A teraz pytania. Jak wejdziemy do penthouse'u? Yorinobu praktycznie nie ma ochrony. Trudność stanowią zabezpieczenia samego apartamentu. A to sobie żeby poradzimy raczej. Musimy unieszkodliwić rezydenta. To główny netrunner w Konpeki. Monitoruje sieć 24 godziny na dobę. Problem? Pomieszczenie, w którym przebywa rezydent, można otworzyć tylko od wewnątrz. Czyli, żeby się dostać do środka, musimy być w środku. Panie Wells, T-Bag to specjalistka. Rozpracowała również ten problem. Tutaj do gry wkracza fakt. Wpuścicie go do systemu wentylacyjnego, a potem z jego pomocą unieszkodliwicie netrunnera. Flathead będzie musiał tam zostać podpięty do rezydenta, ale dzięki temu będę w stanie otworzyć wam penthouse. Jeszcze coś? No oczywiście. Pomówmy o wejściu do Konpeki. Jaką mamy przykrywkę? Ty jesteś Ramon Victorino. A ty Harry Conwell. A jaki jest cel wizyty panów Conwella i Victorino? Interesy. Jesteście handlarzami bronią. Macie fikcyjne spotkanie z przedstawicielem Arasaki Hajime Taki. Jeszcze coś? Delamain nas zawozi? Najbardziej ekskluzywne taksówki w mieście? Nieźle. Współpracuję tylko z najlepszymi. A Delamain nigdy nie zawodzi. No i Gate, to mi się podoba. To jest jedyna korporacja prowadzona przez sztuczną inteligencję. Nie zadaje zbędnych pytań. I nikt nie wie, jak udaje mu się za każdym razem odnawiać licencję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Delamain przywiezie was tu z powrotem. A jeśli coś się posypie, zawiezie was do bezpiecznej kryjówki. Czyli gdzie? Dobrze jest. Do Nodel Motelu. To dyskretne miejsce, gdzie będzie można przemyśleć, co dalej. Ale wierzę, że nie będzie takiej potrzeby. Też mam taką nadzieję. Ja nie mam więcej pytań. Świetnie. A ja mam. Kiedy wreszcie przejdziemy do negocjowania stawek? Teraz. Świeżakom daję 30%, ale w waszym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniecie 40%. Bonus za twoją uczciwość, Bi. Dzięki, Dex. Doceniam. Chociaż kasa nie jest dla mnie najważniejsza. Tak. To ciekawe. A co w takim razie? Powiedzmy, że lubimy wyzwania. Powiedzmy, że to szanuję. Młodzi jesteście. Powiedzmy, że młodzi ostatnia jesteśmy. Nie przejdziecie przez bramki bezpieczeństwa z bronią. Dlatego zostawicie ją w samochodzie, a Flatheada wniesiecie w walizce. No i musicie się ładnie ubrać. Spoko. Dzięki, Buck.
Kiedy możemy spodziewać się kasy? No zazwyczaj po zadaniu, nie? To już zależy od pani Evelyn Parker. Ale obstawiam, że tydzień lub dwa. Co w tym czasie mamy robić? Siedzieć cicho, nie wychylać się, nie rozrabiać. Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty. Ani spragniony, ani pijany. Delamain czeka przed Afterlife. Ja też się zbieram. Muszę się podpiąć, żeby was nawigować w trakcie. Jak macie coś jeszcze, to ostatni moment. Długo się znacie z Dexterem? A co? Wiesz, różnie mówią na mieście. Marek Aureliusz powiedział, wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. O, proszę. No, teraz rozumiem, czemu się tak dobrze z Dexem dogadujecie. A ty co myślisz o planie? Myślę, że zaprowadzi mnie prosto na Kretę, gdzie spędzę resztę dni w luksusie i lenistwie. Tego się trzymajmy. Przyślij mi pocztówkę. Raczej nie będę podtrzymywać starych znajomości. Bez urazy. Wszystko jest jasne. No to do roboty. To co, jedziemy? Czy masz coś jeszcze? Tak, tu muszę coś zapindolić, co się świeci. Jedziemy. Nie ma na co czekać. No i zajebiście. Oj, oj. Kurde, jednak nie wyszło. No trudno, życie. Zobaczymy, gdzie nas to wszystko zaprowadzi w tym momencie. Ho, ho, ho. Dobra. Witam w limuzynie sieci Delamain. Dzień dobry. Problemy zostają za drzwiami pojazdu. O. To ja bym se chętnie zadzwonił po taką taksówkę. Nie widzę powodów, aby używać inwektyw. Da? A pamiętasz, jak cię chciałem wynająć na wieczór kawalerski kuzyna? Niestety, nie przyjmujemy takich zleceń. 3 miesiące zbierania szmal. Dobra, jedziemy. Do uruchomienia usługi niezbędna jest weryfikacja tożsamości. Proszę podpiąć łącza osobiste. No to dobra. Weryfikujemy się. Dziękuję. Aktywuję usługę Excelsior. Excelsior? No, coraz lepiej. Excelsior? To pakiet usług dla klientów premium. Płacisz, wymagasz. Patrz, to proste. Delamain, no dobra. Tryb bojowy. Przykro mi, ale nie są panowie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. No trudno. Ale jak coś, to rozjedzie każdego, kto nam stanie na drodze. Co jeszcze mamy w pakiecie? Pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz pokrycie kosztów pogrzebu. W przypadku śmierci na pokładzie pojazdu. Dobra. I to legalne? Oczywiście. Jak cała druga poprawka. Pozwolę sobie nie komentować systemu prawnego Night City. Dex na nas nie oszczędza. A dzięki tobie jeszcze nam odpala 40%. Aha. Excelsior. Właśnie tak się wjeżdża do pierwszej ligi. To dla ciebie naprawdę aż takie ważne? Co? Dexter tak tanio cię kupił? Garnitur, samochód? Wydaje mi się, że trochę nad sobą tracisz kontrolę. Tak, jasne. A mnie się wydaje, że masz jakiś problem. Pewnie, że mam. Chcę tylko, żebyś trochę przetrzeźwiał przed akcją. Nigdy nie myślałem bardziej klarownie. To ty musisz coś zrozumieć. Całe życie spędziłem w tym gównie. Nie wracam tam. Dobrze, dobrze. To zobaczymy, dokąd cię to zaprowadzi. Hej, wszystko w porządku? Chyba już tak. Zaraz będziemy w Compeki.
Ustawiłam nam szyfrowane połączenie, żeby móc was nawigować na miejscu. Dobra. Zadzwoń teraz do Jackiego. Zobaczymy, czy synchronizacja działa. I jak? Coś mi szumi. Mów do mnie. Największe występki wynikają z nadmiernych pragnień, a nie z konieczności. Że co? Arystoteles, rozumiem, że mnie słyszysz. Teraz tak. Uwielbiam, jak mi szepczesz Arystotelesa do ucha. O, to. Jakbyś jeszcze coś z niego rozumiał. O, jak mu się fajnie oczy świecą. Ty, słyszysz? Też to uwielbiam. Pieprzcie się. Wygląda na to, że wszystko działa. Pewnie, że działa. Co ma nie działać? Jesteśmy w kontakcie. Dziękuję za wybór sieci Telemay. Będę na panów czekać w podziemnym garażu. Dobrze, czekaj na nas. No to się zaczęło. Zostaw broń. Chodź, Harry. Dzień dobry, Night City. Czy to złudzenie? Czekaj, wezmę Flatheada. Nic nie pomylił? Nie pomylił, dobra. Chodźmy, zobaczmy, co nas tutaj czeka. Jesteśmy przy wejściu. Rezerwacja jest na ciebie, Jackie. Macie spotkanie z Hajime Takim z działu technologii wojskowych. Papiery są na Flatheada. Idziemy w konfeki, Flat. Pamiętam. No oczywiście. Nie obchodzi mnie jak... To jest znajdź! Mają być kwiaty i witamy w konfeki Plaza. Proszę pojedynczo. Jasne. Mamy problem. Możecie panowie wyjaśnić, dlaczego wnosicie na teren hotelu technologię wojskową? Jesteśmy handlarzami bronią. Słucham? Ach, panowie, na spotkanie z panem Takim? Najmocniej przepraszam za zamieszanie. Kontrola zajmie tylko chwilę. Kontroluj. Proszę bardzo. Dziękuję. Witamy w Konpeki Plaza. Siema. Ależ ty złociotka. Chcemy się zameldować. Oczywiście. Rezerwacja była na nazwisko... Victorino. Pokój dla dwóch osób, jedna doba. Tak jest. Zgadza się. Doskonale. Powiadomię pana Takiego o panu w przybyciu. Cholera. Tego nie było w planie. Wi, zagadaj ją. To nie będzie konieczne. Najpierw się odświeżymy. Wtedy sami damy mu znać. Ale przecież pan Taki oczekuje. Seniorita, jesteśmy wykończeni po podróży. 18 godzin z Nowej Barcelony. I jeszcze ten postój na Metaki, bo jakiś cyberpsychol wysadził się w terminalu. Tak, koszmar. Oczywiście, rozumiem. Mam nadzieję. Z Lazuli, 42 piętro. Jeszcze tylko drobiazg. Proszę aktywować swój chip SID. No, to ty, Harry. Wszystko się zgadza. Życzę przyjemnego pobytu. Dzięki. Dziękujemy. No to chodźmy. Dokąd teraz? A za nim mam iść, dobra. Nowa Barcelona? Naprawdę? Jestem mistrzem improwizacji. I co ty na to, Harry? Przyjemny hotelik. Nie to, co na targach w cyrku. Jackie, skąd się wygłupiać? Jak udało ci się poderwać jedno z najdroższych... Wchodzę w rolę. Nie poderwać. Pierdziele. O, to jakieś bębenki są. To tu widzę, dzieją się różne ciekawe rzeczy. Idziemy. Ekskluzywny proksy, niczego nie będą pamiętać. Aha, spoko. Witamy w Konfeki Plaza. W dni powszednie nie obowiązuje rezerwacja. Można zająć dowolny stolik. Super, dzięki. Może kiedyś zabiorę tu Misty, jak już domkniemy ten kontrakt. A ja tam zajrzę na chwilę. Dobra. Z tą walizką czuję się jak cholerny akwizytor. Bo jesteś akwizytorem. Idę na górę.
Idź. A kiedy ja mówię, że zobaczyć. Polecą głowy, to mam na myśli dosłownie. Chyba wystarczy na dziś. Niepokoi pan pozostałych klientów. Świetnie. Ich też to dotyczy. To wpłynie na nas wszystkich. Co wpłynie na wszystkich? Aha. A wiesz, jak wygląda posłaniec złych wiadomości? Pewnie, że wiem. 100 tysięcy ton wyborności, 1200 stóp długości, napęd atomowy i właśnie stoi w zatoce. Hanako Arasaka wybrała się na pierdoloną wycieczkę. O to. Poważna sprawa. Jeszcze nie wiemy jak bardzo. A jak już się dowiemy, to będzie za późno. Pieprzyć to. Okej. Idę się położyć. Idź. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co podać cukiereczku? Zawsze jesteś taki bezpośredni? Wyssałem to z mlekiem matki. 50% aha. Białka, 50% wysokooktanowego paliwa. Nosiła wiatr we włosach, że tak to mówimy. Należyła do Aldy Carlos, zanim spadły mowy. No proszę, bardzo ładnie. Bądź sobą, Dawid, dokądkolwiek pojedziesz. Na razie zaparkowałem tutaj i jestem sobą. Ściemniasz. Nawet jeśli, to nie ja jeden w tej chwili. A... Podać coś? Może wodę? Zobaczmy, co w karcie. Dobra, czemu on miał bębenki nad głową? Tu. O, tabletki też? Nie. Dobra, w sumie to ja nic nie chcę. To bez sensu. Chodźmy tam. Za tym naszym kolegą akwizytorem. Co to wypadło? Coś to leżało mnie? To tak dziwnie, tak? Dobra, dawaj windę. Dzień dobry. Nikogo nie ma w windzie, nikogo. Jedziemy. W sumie nie wiem, gdzie my mamy jechać. Na górę chyba. Tak, na 42 piętro. Oho. Siemasz, akwizytor. Długo czekałeś? No wreszcie. Ale podziwiałeś sztukę. Завершение под Новоиркутском они врали. Про аварию на Бакунинской 3 врали. Они всегда врали. То есть он тоже? Охренеть. Но. Całkiem stylowy. Aż szkoda, że nie zostajemy na noc. Dobry wybór, Bart. Nie wybrałam go dla walorów estetycznych. Stąd jest najbliżej do Netrunnera. Jak my teraz wyglądamy, pewnie brzydko. Znajdujecie wejście do szybu. Brzmi prosto. Prosto to jest najbardziej kmusztopna. Pierdziele, ta fryzura normalnie mnie rozpieprza, nie? To moja dewiza. A gdzie ten szyb? Uruchom skan i poszukaj. A jak się uruchamiał skan? Jak Flathead? Gotowy? Już prawie. No, jakie ryby. Podejrzewam, że wyglądają lepiej na full detalach, a nie tak jak teraz, nie? Trudno. Flathead jest gotowy, tylko... Jak się włącza ten skaner? A, tu jest skaner, dobra. Bo już zapomniałem, tu coś jest. Okej. Okay. Jackie, skończyłeś? Flathead gotowy do akcji. Dawaj, Flatheadzik. O, proszę, jakie maskowanie ładne. Do zobaczenia. Systemy sprawne, bateria pełna. Oho. Kurwa, utknął jebany. Będziecie się gapić? Trzeba nim pokierować zdalnie. Wii, weź od Jackiego chip kontrolny.
Podłączę twoje kiroshi do monitoringu, żebyś pomógł botowi znaleźć drogę. Dobra, robi się. Dawaj, chip. Okej. Uważaj, przełączam cię na widok z kamery. Twój błędnik na chwilę zwariuje. Dzień dobry. A czemu nie mogłem zostać tam chwilę dłużej? Dobra, mam widok. Nie może tak być. Ludzie są odcięci od... Prowadź go do następnego otworu wentylacyjnego. Arasaka pokryje wszystkie koszty dyktowane karami umownymi. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko o wybory. Jak im nie dostaje świetle? Że nie mam kontroli nad mocą. Dzielnicą sobie sam pochodzę. Tydzień. Tyle wam mogę obiecać. Co oni tu mają? Tyle mogę panu obiecać. Komputer. Co to jest? Panel terrarium. Wejdziesz, czy cię ktoś zobaczy, bo... Bardzo istotne. Sufitem popieprza. Pierdzielony, dobry jest. Pięknie. Przełączam cię na następną kamerę. Dawaj, dawaj, na następną. Dzień dobry, pani tu sprząta. Bo napisał, że dla miłej pani sprzątającej, która go znajdzie. Bug? I że przepraszam za problem. Co znowu? Żyły, ale sprzątaczka. Stoi mi na drodze. Trzeba odwrócić jej uwagę. Co tam jest w sieci? Spróbujmy. Panel inteligentnego pokoju. Nada się? Kto taki? Nie przyda nam się. Mam tu kontroler klimatyzacji w terrarium. Bingo! Wyślij do niego Flatheada. Tacy jak on zawsze są wolni. Najdroższy garnitur świata, ale w kroku mu to... Dobra, Flathead, działaj. Przeleciałam go. Dziewczyno, ty byś lepiej szyby przeleć. Wszędzie zostawiasz ślady. Kate, coś się dzieje w terrarium. Hej, Bug, udało się. Cholera, dziewczyno, jeżeli nie jesteś jeden, tak już mówią. No dalej, nie mamy czasu. Dobra, działamy, działamy. I poszedł. Następną kamerę, proszę. Dawaj, 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 pajączku. Następna kamera. Okej. Rezydent jest tuż za drzwiami. Niech Flathead sforsuje zamek. A ten tu, co siedzi, to kto to jest? Ochroniarz, osłona szybu, drzwi otwórz. Niezbyt mu co idzie. Cholera, to inaczej. Pomyślmy. Za drzwiami jest druga kamera, ale wyłączona. Mam ją włączyć? Tak, rozejrzyj się za gniazdem sieci CCTV. To? To może być to. Gotowe. Teraz przełącz się na drugą kamerę. Jest i rezydent. Wszystko zgodnie z planem. Dziwne, że mają tu tylko jednego netrunnera. Jeden netrunner, ale 100 operacji na sekundę.
To co robimy? Unieszkodliwiamy go. Musisz się do niego podpiąć flatheadem. A ja zamrożę go jednym takim... demonem. Stara nazwa, nie pytaj. A ten rezydent nie zorientuje się? Nie, jeśli wepniesz bota bezpośrednio do jego fotela. Potem mógłbyś tam wjechać czołgiem i nic. Kompletnie odcięty od bodźców. Okay. No, ale najpierw musisz tu wprowadzić flatheada. Okej, okay, ten szyb chyba łączy oba pomieszczenia. Przekonajmy się. Teraz przełącz się na drugą kamerę. Chyba znalazłem przejście. Wyślij tam flatheada, a potem przełącz widok na drugą kamerę. Dobra, przejdziesz tędy, czy nie przejdziesz? Otwiera się, dobra, jesteś. Podepnij bota do fotela. Okej. Okay. Dawaj, pajączek, rób robotę. Ale taki kształt ma trochę skakuna, nie? Tak, przynajmniej mi się tak jakoś kojarzy. No, mamy go. Już się nie zerwie. Flathead zostaje, tak? Przypilnuje nam rezydenta. Wchodzę do głównej sieci. Możesz się wylogować. Okej. Dzięki. Muy bien. Jak się czujesz? Okej. Okay. Tylko trochę mi się kręci w głowie. Buck, ile ci zejdzie? Jesteś tam? Jestem. Słuchajcie, lot jest grubszy niż się spodziewałam. Przebicie zajmie mi kilka godzin. Kilka godzin? Nie da się szybciej? A chcesz, żeby mnie wysmażyło? Posadź tyłek i ciesz się swoim pokojem. No dobra. Wi, klapnij sobie, musisz odpocząć. Moi drodzy, tak więc w tym momencie zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który ukaże się jeszcze dzisiaj. Tak jest, moi drodzy. Tak więc jeżeli tylko ten wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do subskrypcji, moi drodzy, i zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu, między innymi strona Patronite, gdzie można zostać moim patronem. Moi drodzy, a teraz lecimy. Trzymajcie się ciepło. Na razie, hej!